Zapraszamy w tym tygodniu na wydarzenie absolutnie nowe. Coś, czego w naszym teatrze jeszcze nigdy nie było, a wydaje mi się, że jest to wydarzenie również zupełnie nowatorskie i odkrywcze nie tylko na skalę naszej mapy wałbrzyskiej, kulturalnej, ale również na skalę polską. Spotka się kilku artystów, którzy wcześniej ze sobą nie pracowali. Magda Szpecht i Szymon Adamczak, młodzi twórcy, którzy niedawno zrobili spektakl Delfin, który mnie kochał, z którym objechali cały świat i zdobyli kilka nagród na kilku ważnych przeglądach i festiwalach. Paweł Sakowicz, choreograf, Wojciech Blecharz, współczesny kompozytor, szóstka aktorów z naszego teatru, szóstka seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz kwartet smyczkowy składający się z filharmoników dolnośląskich i w końcu Franz Schubert, wielki kompozytor, prekursor muzyki romantycznej, który jest takim patronem całego tego wydarzenia, patronem tego spotkania tych wyjątkowych artystów. Spektakl, który powstał z tego spotkania, nazywa się Schubert, romantyczna kompozycja na 12 wykonawców i kwartet smyczkowy i grany będzie od soboty, bo w sobotę jest premiera o godzinie 19 w Starej Kopalni w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Zapraszamy na to wydarzenie. Mnóstwo muzyki, mnóstwo muzyki klasycznej, ale też współczesnej, taniec, jak obliczyliśmy, aż 7000 nut i tylko 900 słów, więc można po prostu posłuchać świetnej muzyki, popatrzeć na tę instalację, bo to jest zdecydowanie coś więcej niż spektakl. Od soboty gramy również w niedzielę o godzinie 18, również w Starej Kopalni, bo to właśnie miejsce będzie gościło nas z tym spektaklem już na stałe. Zapraszam.